coraz wieczora, kiedy łowie żegli. Jak oczy w doskowie, ja nieli przybiegli. Jak oczy w doskowie, ja nieli przybiegli. Wesołą nowinę do łuska ze wdali. Hej, ze syną narodził Jezusek na woli. Hej, ze syną narodził Jezusek na woli. Podobno Jezus się pod Giewontem urodził i to tu przyszli trzej królowie. To przynajmniej Grole tak śpiewają w pastorał. To dobrze, że się Jezus pod Giewontem zrodził. Zresztą tych pastorałek o kolędowaniu o Panu Jezusku narodzonym właśnie w Holach jest więcej. No a zresztą syćka go dają, że to na pierwej pasterze dotarli do słupki, a potem dopiero trzej królowie. Tak to jest to kolędowanie u nas jest, że tak można powiedzieć, w modzie. To znaczy się kolędujemy zawsze, co roku do słupki do Pana Jezuska. Uroczystość tak tradycyjna i tak szeroko znana nie tylko w Polsce. No, z wielką radością chodzimy zawsze. No i dla młodzieży jest to takie spojrzenie trochę inne niż takie komercyjne, powiedzmy, tylko dające taki wyraz, powiedzmy, jakiejś religijności i obrzędom, które się dzieją, także chętnie z nami uczestniczą. Przyjechaliśmy z tego względu, że mamy akurat wolne w tych dniach, ale zbiegło się to przy okazji z orszakiem, także miło spędzimy czas w Zakopanem w orszaku. Chodzimy w Gruziądzu w orszaku, ale tym razem będzie Zakopane. Wciąż świętujemy święta Bożego Narodzenia, a dziś ten szczególny dzień objawienia Pańskiego, kiedy trzej królowie, magowie ze wschodu, przynieśli dary i oddali pokłon Chrystusowi Panu. Także i każdy z nas, mając koronę na głowie, jest dzisiaj królem. Powracając do naszych domów, oni wracali inną drogą. Wy wracajcie tą prostszą drogą, żebyście się nie pogubili. Wracając z radością i z uśmiechem, śpiewając kolędy, te, które znacie, bo przecież jak na całym świecie śpiewa się kolędy.